Witajcie. Z tej strony znowu Starkey. Widzimy się oczywiście w Ori and the Will of the Wisps. I powiem wam szczerze, że wczoraj w niecałe 20 minut wyfarmiłem, patrzcie ile tego wszystkiego. W sumie mógłbym wam pokazać, jak to zrobiłem, więc nawet czemu nie? Mogę spróbować. Otóż cały sekret trk bla bla bla, dobra, i się znowu plączę. Tkwi w połączeniu tego, tego, tego i tego. Mogłem to w sumie przygotować się lepiej, ale dobra. Co mi tam szkodzi, pokażę wam. Teleportujemy się na start gry. Chyba to miejsce. Miejmy nadzieję, bo jeśli nie, to znowu pomyliłem wszystko. Życzymy, start gry jest pojęciem bądź co bądź względnym, bo jednak tak w rzeczywistości jest to po prostu start przygody w tym miejscu. Tego gościa pomijamy. I tak. Początek jest prosty. Widzimy tego gościa, uderzamy go dwa razy z młotka. Nawet jeśli nie mamy energii, dwa razy z młotka. Potem robimy tak, skaczemy tutaj, używamy błyskawicy. Ginie wszystko, wracamy. Bijemy znowu tego gościa dwa razy z młotka. Wracamy, błyskawice. I widzicie, w ten to sposób bardzo szybko można wyfarmić sobie, ile się chce. Ale jako, że ja już to zrobiłem, co najpierw odkryłem to przez przypadek, więc no. Tak więc w tym oto momencie obecnym idziemy ulepszyć wszystko, co się da ulepszyć. No i ze smutkiem muszę powiedzieć, że już połowa gry za nami. 63%. Ja dalej czuję niedosyt, powiem wam szczerze. I obawiam się, że może się skończyć na tym, że w sumie gra będzie ukończona, my dalej, a ja po prostu dalej będę czuł, że no za krótkie to było, że chciałbym więcej przeżyć. Ale dobra, najpierw pogadajmy z nim. Jak widzicie, nic nowego nie ma, więc ulepszamy wszystkie kamienie, które się da do maksimum. No, wiecie, no może to być marnotrawstwo, ale czemu by nie? Mam teraz dużo wolnych miejsc, bo w sumie blasku już zbierać nie muszę. Tak więc ze wszystkich kamieni na pewno bym sobie zarzucił... W sumie mógłbym zarzucić sobie krzepę. Chociaż co do niej nie jestem aż tak przekonany. Dobra, tarczę na pewno. W sumie rodeo mogłoby wrócić. I może wytrzymałość, niech będzie. Później krzepę i inne rzeczy też może zarzucę, ale to wszystko zależy, wiecie, od sytuacji całkowicie. A na obecny moment wolę jednak być bardziej przygotowany na sytuacje podbramkowe i żeby więcej przeżywać, niż żeby bić więcej, kiedy mam pełne życie. Jak wiadomo, życie szybko mi schodzi. O, siostra wróciła i muszę wam pochwalić się, mikrofon nawet nie wychwycił za bardzo drzwi, więc jest sukces. Dobra, tak więc ulepsza mi wszystko, co się da tu ulepszyć. Cicho, siostra. No to fajnie. Ale nie musisz się chwalić ludziom. No fajnie, fajnie, dobra. I w tym oto momencie jest achievement za ulepszenie wszystkich umiejętności typu broń. Także patrz, teraz, jakie to piękne. Mój młotek jest jeszcze bardziej zabójczy. Ale w sumie nie tylko on, wszystko teraz jest bardziej zabójcze. Tak więc liziem. Liziem do sprzedawcy map. Mhm, dobra, dobra, fajnie. Bierzemy wszystko. Robicie stać mnie. Teraz mam już pierwsze informacje. Dobra, było już. Więc mam już o ogniwach energii, teraz zdrowia. No i kamieniach. Powiem szczerze, może nie było to potrzebne, ale czemu nie, jak już w sumie mam dostępne, wiecie, wszystko to. Teraz już widzimy dosłownie każdy pojedynczy element, gdzie co jest. Co? A dobra, to był on jako sprzedawca map chyba. Albo nie wiem. No wiem, siostro, jeszcze nawet całkiem nie zwiedziłem. Ale dobra, mniejsza z tym. Ja mi teraz wiem, gdzie coś popomijałem. I w sumie to tyle. Więcej tutaj nie mam już rzeczy, które mógłbym kupić. Więc widzicie, mój Ori jest już przygotowany na wszystko. Najlepiej jakby mógł być przygotowany za blaska, ja dalej go mam w nadmiarze. I żeby było, nie planowałem zbierania aż tak dużo, ale jak zobaczyłem, że to jest takie proste, to samo poszło.
I okej, dzisiejszy cel będzie tutaj. Jako, że niestety przez piaski pustyni nie możemy przejść do końca. No głupia gra. No pójdziemy dzisiaj w mrok, bo przynajmniej wiem, że w mroku jest coś, co pozwoli mi potem sobie fajnie przeleść właśnie i zaliczyć coraz bardziej zdanie z rąk do rąk, więc wiecie, no. Kończę się, może, gadam od rzeczy, na pewno, ale przynajmniej robię coś, co może być interesujące w tej grze. Nie wiem, czy się słyszeli siostrę na tym ustawieniu, ale w razie czego przypomnę, że czemu może w sumie nie tyle co przypomnę, co przekażę to, co siostra chciała powiedzieć, bo jednak mikrofon teraz jest naprawdę ustawiony, że wychwytuje prawie tylko to, co ja mówię bezpośrednio do niego. Tak więc siostra się zastanawia, czy umiejętność daszowania była przed łukiem, czy po łuku. Chociaż ja jestem prawie przekonany, że była po łuku, zdecydowanie po łuku. Ale wiecie, ja się nie znam, mogłem pomylić, mogłem zlamić i tak dalej. A więc tak się chcesz bawić? No to co powiesz na to, że ja też mam teraz fale uderzeniowe? No. I co, łyso ci, robaku? Dobra. I w końcu tutaj mnie chyba przepuszczą. Ciekawe. Okej, dobra. Nie będę ukrywał, nie do końca. Będziemy na ciebie czekać, unikaj ciemności. Żebym tutaj się nauczył właśnie łazić w tej ciemności permanentnej, czy może jest to kolejna lokacja typu... Okej. Tym razem mam potrójny skok załączony. Ale i tak nie wiem, jak to wszystko zrobić. W sumie może tam znajdę jakieś wejście w lepszy sposób kiedyś. Zresztą tylko światło, więc wiecie, nie muszę tego podnosić jeszcze. Później i tak będę chciał wszystko zestuprocentować, więc no. Gnijąca czeluść. Właśnie dziwna lokacja, powiem szczerze. Już wiem, że jej nie będę lubił przez kolce. Wszechobecny w tej lokacji, rzecz jasna. Bo jak można byłoby stworzyć lokację, w której nie ma samych kolców prawie? Wiecie co, chyba nawet przerzucę się na blask ze względu na to, że tutaj widzę, że są wrogowie, których bardziej trzeba odbijać niż bić bezpośrednio, więc szybsza broń, chociaż mniej może przeze mnie lubiana po części. Co? Co ja tam... Co ja się tam zrobił w ogóle? Dobra. A, czyli już pomijam. Super. Okej. Chyba nawet wiem, po co to wszystko było. Ale nie zmienia to faktu, że pomijam, więc trzeba będzie zawrócić. Bo ja nie mogę pomijać, w szczególności kiedy wiem, gdzie co jest i wiem, jak tam się dostać. No. Wyłączyłem już chaos, co tak szybko się odnawia? Może nie wyłączyłem chaosu? Nie no, mam wyłączony, więc... Nawet nie rozumiem. Dobra, mniejsza z tym. Ori, nie bij się w kolce, proszę cię. Ogarnij lamę, że tak powiem. Po stachowemu. Pozdrawiam tych, którzy wiedzą, o co chodzi. Ale ci, którzy nie wiedzą, nie muszą wiedzieć. Lepiej dla ich zdrowia psychicznego, że nie wiedzą. Co? A, dobra, już wiem, jak to zrobić. Fajnie. Kolejny kamyczek. Czyli brakuje mi jeszcze 13. Tak.
No cóż, jak widzicie, kolejna historia smutku i w ogóle. Czyli, aha, czyli ja potrzebuję świetlików, żeby móc iść przez ciemność. Fajny pomysł? Aczkolwiek nie jestem przekonany co do tego, czy jest on, tak szczerze, konieczny do czegokolwiek. Aha. Ja bym jedną rzecz sprawdzić, oczywiście ciemność musiała mnie już zabić. A więc, żeby gdziekolwiek iść, trzeba mieć świetlika. Ciekawy pomysł, ale naprawdę wkurzający będzie jak nic. Ja po prostu czuję tą moją frustrację niedługą powodowaną tym, że zgubię świetliki. Nie wiem, siostra. Nawet nie wiem, o czym ty tak za bardzo mówisz, więc... A, o kurlikach. To magicznie. Nie mogę, jestem w środku grania w Oriego. Nie, tutaj byłem, więc na pewno nie tu. Okej, już wiem. Już wiem. Albo nie? Na pewno się da, siostra, tylko ty lamisz, jak zwykle, lamo. Okej, okej, tłumacz się dalej, jeśli chcesz, ale... Tam nie mam jakieś światło, tam nie widzę żadnego, nie widziałem żadnego światła, dobra. Standardowo. Aha. Albo się wydaje, albo ja łamię po jakichś robakach. Ciekawe wyzwanie tu będzie. Dobra. I tutaj będę musiał podróżować między grzybami świecącymi. Albo wrogami. Bo wrogowie też świecą wystarczająco mocno, żeby mnie ratować. Ja nie rozumiem, siostra, to świecenie Oriego jest za słabe, żeby móc przetrwać w tej ciemności. To jest właśnie wyzwanie tej lokacji. Trzeba mieć świetlika albo inne źródło światła, żeby móc tu żyć. I w sumie można powiedzieć, że dlatego ta lokacja jest takim sporym wyzwaniem. Ori, szybciej, bo świetlik ucieka. Dobra. Jakimś cudem się udało. Się. Co? Ori nie chyca, to Bezi chyca. Ori skacze. Nie, tylko Bezi chyca. Tak, skacze, podskakuje, robi hop-siup skok, jak zwany, tak zwany. Ale tylko Bezi może chycać, prawdziwie. A podróbki chycania to każdy może robić. Tutaj jest coś, a tam jest ciemność. Wstawiam, że do tej ciemności będę musiał iść później, więc... Nie ryzykując śmiercią Oriego od mroku tych ciemnych grot, bezpieczniej będzie, jeśli polezę tędy na początku. Jezu, nie, tylko nie to. Jak ja nie lubię tych komarów podobnych przeciwników. Może powiedz, ile z nich jest zrobionych przez peach? 849. Brawo, siostra. Jestem z ciebie dumny. Że umiesz tak bardzo wysoką liczbę policzyć.
Aha. Sprytne. Bardzo sprytne nawet. Czyli, że... Wow. Nie no, miałem nosy do tego wszystkiego, wiecie. I jak nic, blask jest fajny, ale młota mnie to nie zastąpi. Młot to jedyna słuszna broń, którą Ori może walczyć w moim wykonaniu. To jest de facto naprawdę zastanawiające, bo zawsze wolałem bronie szybkie. Najczęściej z ostrza, a nie obuchy i jeszcze powolne. No i na dodatek dwuręczne. Ale wiecie, wszystko może się zmienić. Dobra. Każde upodobanie mogą się zmienić, w szczególności jeśli gra przekona cię do siebie jakimś tam aspektem. No, i to ja rozumiem. Potrójny skoczek, łatwo, przyjemnie. I można łatwo bić zabić. A w sumie bicie zabicie to jest najważniejszy aspekt chyba każdej rozgrywki mojej. Gry typu Ori. Dobra, tam się idzie naprzód. Chyba, więc ja wolę zajrzeć w takie dziwne miejsce w pierwszej kolejności. Nie. Tutaj się nawet nie dostanę chyba. Wieczna ciemność, więc ja tutaj nie wlezę. Niestety. Dobra. Ja normalnie nie wierzę. Dlaczego? Szybko ci to idzie. No, puf. Dzięki, rozproszyłaś mnie. Tak jest za każdym razem. A wie. Nieprawda. Bo my nie gramy w Terrarię. No, Ori! Ogarnij swoją śmierć! No, nie wierzę. Ja normalnie nie wierzę w to, jak mi bardzo nie wychodzi. No nie wiem, pomyślmy. No! Bo nie jestem taką lamą jak ty, żeby mi ciągle nie wychodziło. No co, jesteś większym lamą. Dobra. W momentach... O, jaki jestem lepszy. Dobra. Pewnie pomijam tutaj miliony rzeczy, ale... Po prostu czuję, że nie da się tego zrobić w ten sposób. Udało się, skasowałam wszystko. O, super, punkt zapisu. Tylko co mi po punkcie zapisu? Czyli ja mogłem... Tędy do punktu zapisu! A ja się męczyłem! Nienawidzę cię, gro. A, i to jest ze świetlikiem, mogłem tu przeleść. Ekskluzyw, co? Ekskluzyw? Wydawało właśnie, że nie. Ale dobra. Żeby świetlik pozwalał wleźć tutaj w końcu? No, o dziwo, tak. Może i biedny. No. Okej. Okay. I tutaj trzeba zdobyć dwa. A żeby zdobyć dwa, pewnie będę się łazić za świetlikami. Dobra. Tak więc jest challenge.
Nie, za bardzo kombinowałem. Ja nie umiem. Normalnie nie umiem. A przynajmniej dzisiaj nie umiem. Wiecie, ogólnie to trochę mi się wydaje, że umiem. Nie za bardzo, ale wiecie, chociaż tam odrobinę, żeby móc stwierdzić, że nie jestem najgorszym graczem. Czyli wiecie co, wygląda na to, że drugie się znajduje gdzieś całkowicie inaczej, albo muszę nie wiem gdzie czego tego szukać. Ale jestem prawie pewien, że bez świetlika bym musiał to jakoś ogarnąć. Nawet chyba wiem którędy. Dobra. I umarł Ori, bo jakby inaczej musiał umrzeć. Przegranie może dać mi szans na przeżycie chociaż raz bez znamienia porządnego. Znaczy nie tyle co porządnego, co okropnego. Dobra. Dobra. I tutaj drugiego nie zdobędę niestety. A szkoda. I śmierć. Rzecz jasna. Ale przynajmniej tym razem wiem, że... Wiem, że zdecydowanie za wcześnie tutaj przyleciałem, więc mogę się spokojnie wyteleportować. Miejmy nadzieję, że mimo tego, że właśnie jestem tutaj zdecydowanie za wcześnie, to nie zepsuje to wszystkich moich planów i pomysłów i w ogóle. Aha, czyli tam też nie przelezę. Co się stało? Ja już chyba się pogubiłem aż za bardzo. No, Ori, traf! Grzeczny Ori. Ja naprawdę już nie ogarniam, co mam robić chyba. Ta lokacja mi przerosła. Ale to fajnie, może gra jednak starczy dzięki temu na dłużej. Wracam do punktu wyjścia. Od tej przed chwilą byłem. Żeby tam się dostać... A dobra, ja mam już dwa kamienie. Jezu, ja idiotą jestem. Brawo ja, siostra, prawda? Brawo ja. Żeby dostać się w jedno miejsce, musisz zdobyć dwa kamienie. Wiesz, te runy. Ja, posiadając dwie runy, mówię, że szkoda, że nie mogę tam wleźć, bo nie mogę znaleźć drugiej runy. Tak to tylko ja potrafię, prawda? Okej, okay. Czyli ja muszę iść z tym świetlikiem, jeśli chcę iść dalej. Lokacja, powiem szczerze, ohydna. Wszędzie szczątki jakichś robaków i w ogóle. Ale cóż... Klimatyczna. Tego nie da się jej odmówić. To mocno klimatyczne. Dobra. Dzięki świetlik. Pomogłeś. I to sporo nawet. Jak na takiego malutkiego świetlika. Dobra, Ori, o, garnij się. Aha,
Nie, nie ma mowy. Ja nie będę organizował wyścigów w takiej ciemności. Serio, siostra, tego jeszcze nie odkryłaś? Ale wyścigi już się poznaje jeszcze w sumie w okolicy łuku. Bo go się nie widzi, bo trzeba znaleźć. Ej, co jest? Widzicie to? Miałem jakąś dziwną zieloną plamę na ekranie. Jestem prawie pewien, że jakby tak pójść, to tutaj coś będzie. Wiedziałem. Jeśli tam się chcę dostać, muszę działać bardzo precyzyjnie. Dobra. Ale ja się dostanę. Nieważne jak trudne by to miało być, ja to zrobię. Dobra. Tak więc punkt życia zdobyty. W sumie nie wiem po co, ale kolejny mam, więc widzicie, brawo ja. No. Czuję się normalnie jak w Don't Starve. Wiecie. Ciemność taka mordercza. Od tak po prostu z nieznanych mi przyczyn jeszcze. Chce mnie zabić. Dobra, połówka ogniwa życia. Dobra, jest punkt zapisu, teraz mogę na spokojnie mówić, że idę dalej. Mam taką nadzieję. Aha. Dobra, czyli już widzę, co trzeba będzie zrobić. Nie, teraz tam się nie da zdążyć. Tak więc, skoro się nie da zdążyć, to... W sumie jeśli chcę tam to zrobić, będę musiał chyba przyjść później z jakąś nową zdolnością czy coś. Albo ze świetlikiem. Tak. W sumie ten świetlik jest tak dobrze ukryty, że jestem pewien, że nie jest obowiązkowy. Wiecie, intuicja rzadko mnie zawodzi. A może jednak jest tym razem? Ale dobra. Zobaczymy. Czyli jednak tutaj. Okej. Okay. Dobra. I pewnie gdzieś tutaj w okolicy zgaśnie? Nie, nie zgaśnie. Okej. Okay. Ten świetlik jest... Za długo. I świetlik długodystansowy aż, można powiedzieć. No nareszcie. Czyli jednak sam będę mógł sobie oświetlać tereny jak nic. Jeśli tu jest drzewo mocy, to ja jestem tego pewien. No właśnie, tego... Na to czekałem. Lewy trigger. No. Aha. Jest takie fajne. Takie pomysłowe, można wręcz powiedzieć. Wiesz co, no, ja normalnie nie jestem w stanie się... No właśnie, siostra dobrze to powiedziała, nacieszyć tą grą.
Te pomysły są tak dobrze zrobione, że w sumie... Nawet te bugi, które są mocno wkurzające, nie będę ukrywał, po prostu nie zapeszają przyjemności z grania. Też w sumie nie będę ukrywał, spodziewałem się, że będzie podobny rezultat. O, Lupo! Czy jak mu tam? Trochę mapka za 125, no normalnie... Taniocha. Tak, taniocha. Ale wiesz, jeszcze mam 100 tysięcy w kieszeni, więc... Mapa całej lokacji. Więc proszę. Spora część tutaj nieodkryta. Tutaj coś nieodkryte. Ale tak poza tym to... Wszystko normalne. Dostępne od tak po prostu. A, ta aura jeszcze rani wrogów! A myślałem, że to przy tworzeniu tylko rania, tu ciągle będzie raniło. Jeden z pięciu ostatnich kamyczków. Moc blasku. O, im więcej masz blasku, tym więcej obrażeń zadajesz. Nie, wiecie co, nie. Co? 3000 blasku? Nie, ja to będę musiał poulepszać, ale... Teraz sobie mam kamień, który... Po prostu czyni mnie... Bogiem obrażeń. A to wszystko dzięki temu, że odkryłem mój fajny sposób na farmienie. Dobra. Ej, broń mi się zgubiła. Dobra, młotek jest. Chwilowo wracamy do regeneracji. Wiecie co, chyba nawet wiem, co ja będę musiał... Ja będę musiał zrobić później. Chciałem w sumie nawet za chwilę. Widziałem, że da się to ulepszyć, więc wiecie, no... Chciałbym powiedzieć, że w planie mam coś innego, ale nie mogę po prostu. Bo nic innego w planie nie mam. Jak oczywiście... Cofnięcie się po to tylko, żeby... ulepszyć mój... w sumie używać blasku teraz. W sumie... Znaczy, moje obrażenia zwiększane przez blask. Zresztą wiecie, o co chodzi, nie muszę chyba mówić. Jeśli to będzie działało tak dobrze, jak myślę, to... Będzie super. Dobra, wyścig aktywny, ale jak zwykle nie mam zamiaru tego robić, bo nie lubię tych wyścigów. I teraz najlepsza część, czyli w sumie... Jak już tu jestem, to bym mógł niby... I tak będę się cofał, więc mógłbym niby, wiecie, wyścig aktywować. Czy jaki wyścig? Się cofnąć teraz całkowicie. Ale nie czuję takiej potrzeby, wolałbym najpierw pozwiedzać porządniej, wiecie. Jak to mam w zwyczaju. A, to jest to miejsce. Fajnie. Czyli, że... Nie potrzebnie się tak siłowałem, jak zwykle, z niektórymi miejscami i elementami. Ale teraz w sumie to już z większego znaczenia nie ma. Mam prywatne światło, więc... Poradzę sobie ze wszystkimi wyzwaniami, które gra we mnie jest w stanie rzucić chyba. Przynajmniej w tej lokacji, wiecie. Ogólnie nie powiem, że już całą grę jestem w stanie przejść, bo na pewno są miejsca, których jeszcze nie mogę. Patrzę na to, że nie mam wszystkich mocy. Przez wszystkich mam na myśli dosłownie wszystkich. Tam będę musiał wleźć od innej strony. Dobra. Ale naprawdę przyjemna moc. Przyjemna moc. Aha. Te punkty orientacyjne są miłym bonusem takim. I teraz nawet bez nich sobie poradzę. Dobra, czyli tam też nie wlezę. To gdzie teraz w takim wypadku? Chyba, że tutaj było przejście takie możliwe. Nawet jeśli to ja nie mogę po prostu odpuścić okazji do... No, ulepszenia swojego kamienia, możliwe, że w taki sposób, że w końcu będę bił i zabił wszystko jednym uderzeniem. Siostra, co ci jest? To zachowuj się normalnie, a nie leżysz głową na łóżku, resztą na podłodze. Dobra, no to lecimy po raz kolejny. I w sumie mógłbym już tutaj też... No dobra, przy okazji zresztą jaskini nie bym zwiedził. Serio, to tyle.
Nie będzie jeszcze więcej? Tylko do 6000? No to z czym ja przychodzę do ludzi? Ja tu jestem... po prostu bogaczem, a oni mi oferują tylko... delikatne ochłapy. Ale co ja mam narzekać? Fajnie, że w sumie cokolwiek dostałem. Jaskinia jest większa niż myślałem. Aaa, czyli ta kula blasku działa tak długo, jak mam energię. Po prostu się wyłącza, kiedy energia się skończy. Ewentualnie sam mogę wyłączyć, kiedy ja sobie tego zachcę. Fajnie. Jak dla mnie szczerze wielki plus. Mhm. Bądź w kształcie serca, dobra. Kolejna misja będzie zaliczona dzięki temu. I widzicie, tak naprawdę im więcej znajdziek poznajdywałem energetycznych, tym łatwiej będzie mi korzystać z tego światła w sekwencjach, które jego wymaga. Dobra, Ori, wyłączamy latarkę. I dajemy tego żołądzia temu mokiemu. O, w nagrodę... blask. Nie, okej, fajnie. Zadanie wykonane i w ogóle, ale... serio, blask? No szczerze, zawiodłem się. W takim też wypadku nie ma co dłużej czekać. Chyba czas po prostu się tepać z powrotem tu. No i liczyć na to, że odnajdziemy przejście dalej w te 8 minut, które mi zostało. Co się śmiejesz? No mam limit czasowy, jeśli to będzie 50 minut znowu, to skończy się na tym, że nawet nie będę mógł tego wrzucić w rozsądnym czasie, bo 50-minutowej z wyższym wrzucam nawet po 2 godziny. To co słyszałaś? Jak filmik jest za długi, to za długo się wrzuca. I może nie zdążyć na 14. 14? Nie 16? Or jest codziennie o 14. 16 są inne gry, a jeśli nie zdążę na 16 z inną grą, to daję ją na 18. Nie, jakoś tak po prostu sobie to wynikło samo z siebie i... dlaczego godzina jest pożysta czy nie pożysta, nic nie zmienia, ale po prostu od pomiędzy 16 a 14 pozwala na spokojne obejrzenie obu filmów, nawet jeśli się nie ma dużo czasu, żeby naraz do tego przysiąść. Ale i tak najczęściej do 18 wrzucam, a to dlatego, że po prostu to jest pora wieczorna, taka moim zdaniem odpowiednia, a jeszcze nie za późno. Dobra. Jeśli chcę dalej, to muszę tutaj? Hej! Nawet... nie spodziewałem się, że to będzie. W sumie jak tak gra zlagowała, to sobie przypomniałem o najważniejszej rzeczy, którą trzeba zrobić. Żeby na pewno nie było crashów. Wyłączyć rozmycie ruchu, siostra. Nie dosyć, że brzydkie, to jeszcze powoduje często, że gra crashuje. Dobra. Nie wiem. Zresztą, jeśli chcesz, to zobacz odcinek mój z tej lokacji. Dobra. To będzie spoiler dla ciebie, ale lokacji śnieżnej, to zobaczysz, ile razy ja musiałem testować grę przez to, że... no, po prostu rozmycie ruchu mi crashowało grę. A tylko je wyłączyłem i już było dobrze. To mówię ci, po prostu była lokacja, w której musiałem wyłączyć, bo mi ciągle grę crashowało przez rozmycie ruchu. Dobra, energia się odnowiła. To jeszcze szybko bierę. I póki mam bateryjki, to lecimy dalej. I okej. Dobra, najpierw tutaj. Ja. Pozwoli to otworzyć to fajniejsze przejście. Cześć pajak. Cześć drugi pajak. Cześć kolejne pajaki. Nie ostatni, pewnie jeszcze dużo pajaków spotkam. I nasionko. Wiecie co? Nie jestem przekonany. Czy to aby nie jest ostatni... właśnie jestem prawie pewien, że to jest ostatnie nasionko. Jest to już ostatnie, to...
Chyba zakończyliśmy porządnie jeden z większych wątków pobocznych. To jak dla mnie jest naprawdę... No, bądź co bądź osiągnięciem. Jednak w dalszym ciągu nie ukrywam, że chciałbym, by gra toczyła się naprzód dalej i żeby jeszcze dużo było przede mną. A właśnie siostra sobie przed chwilą wylazła z pokoja. Nikt jej tu nie trzyma w sumie. No i mamy 5 minut, a ja w sumie już prawie całą lokację mam ze sobą. Mi się wydaje, albo Ori jest trochę zaniepokojony tym wszystkim, co tutaj widzi. Aha. Coś tu się działo, ale nawet nie wiem co. Jakby to jakiś potwór miał być i moja aura światła go biła jeszcze zanim w ogóle powinno do czegokolwiek dojść. Łocie, panie, olbrzymi pajok. Olbrzymi pajok. Nie, nie może być. Ale jednak jest, olbrzymi pajok. Teraz bitwa czy ucieczka? Aha. Czyli bitwa. No nareszcie. Wiecie co jest najlepsze? Ja po prostu czuję, że ja tą bitwę przejdę tak po prostu. Ja w sumie nie bijąc jakoś szczególnie, to mam aurą światła, mogę ją łatwo pobić. I w sumie żałuję, że nie udało mi się kompresora i limitera ustawić dobrze na dźwięki z gry. I was przynajmniej. Chociaż wiecie co? Niby tak niespodziewane i szybkie, ale spróbuję. Może jeśli limiter zadziała, to przynajmniej już dźwięki nigdy nie przekroczą pewnego progu, który tam powiedzmy... No chciałbym, żeby nie przekraczały, dobra. Jakby to najłatwiej zrobić. Okej, okay, czyli tak. I zobaczymy, czy to zadziała. Dobra. Wydaje mi się, że działa, więc... W sumie tak nagle to ustawiłem, wiecie, niespodziewanie, ale... Nie ukrywam, że może to być dobre rozwiązanie na przyszłość. O co ja tam idę tak właściwie? Wiesz co? Może nam jednak trzeba iść teraz, gdy się wściekłaś nad to. Taki mini fragment ucieczkowy teraz jest. A szkoda, bym to z chęcią pobił, zabił tak po prostu już tam od razu. Bo skoro tak de facto mogę to pobić, to co mam się przejmować tym? Jak widać, jestem aż za dobry na tego pająka. Chociaż wiecie co? Nie. Co ja się będę rozdrabniał? Masz z błyskawicy. Masz z błyskawicy. I masz z błyskawicy. Masz z błyskawicy. Aha. Czyli teraz światło byłoby mi potrzebne już tak na poważnie. I masz. Oj, nie, to nie mogę używać błyskawicy, muszę teraz mocno pobić ją młotem, bo młot mi ładuje energię. No i mówiłem, poradziłem sobie tak po prostu. Mam nadzieję tylko, że ten limiter dobrze działa, bo jeśli... Dał ci się odeprzeć atak Mory. Nie wiem, kim ona jest do końca, poza tym, że to był ten pająk, ale fajnie. Oj. To była mamusia. O, czyli ona żyje. Ale albo mi się wydaje, bo ona też była jakoś skażona czymś czy coś.
Czyli jednak, uwolniliśmy kolejnego strażnika. Udało się kolejną lokację zrobić i to w jeden odcinek. Wiecie co, fajnie, ale zaczyna mnie to naprawdę niepokoić. Okej. Tak więc oczy lasu zdobyte. Ale tak czy siak pokazuje mi cała sekwencja niezbadana. I tutaj też? Serio? Wiecie co? Jest super. Ja czuję po prostu tą moc. Następny odcinek, kończymy tą lokację, idziemy dalej. I teraz tylko tak już na zakończenie. Oczywiście idę z wami, pokazuję wam tym razem procenty bezpośrednio. No 69%. Powiem wam szczerze, obawiam się, że jest gorzej. Ale cóż, już 70%. Tak więc gra prawie całkowicie z nami. I wiecie co? Mogę wam teraz już mocno chyba podgłośnić wszystko, patrząc na to, że teraz ten limiter dobrze działa. Więc dobra. Jak widzicie, 69%. Gra prawie już za nami. Przeżycie jak na razie super. No i oczywiście co będzie dalej? Zobaczymy w następnych odcinkach, które będą codziennie, dopóki gry nie przejedziemy. A później możliwe, że jak internet się ogarnie, to na trudnym dom live'y. Albo nie wiem co, ale dobra, mniejsza o to po prostu. Jeśli wam się podobało, to zostawcie tego lajka, komentarza, czy co tam chcecie. I miejmy nadzieję, że gra się nie zepsuje na zakończenia. Dobra, przełączę się. Na zakończeniu. Że dalej będzie taka emocjonująca, taka piękna. Taka po prostu w stylu Oriego. No więc z tej strony był Starkey. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, jak już mówiłem. Więc trzymajcie się. Hej.